Cześć moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym podejściu do Cube Life'a na Wii U. Jest to gra podobna do Minecrafta, jak już mogliście zobaczyć na moim kanale, jest znacznie trudniejsza od Minecrafta. No dobra, mamy... Dobra, słuchajcie. Dobra, moi drodzy, musimy tutaj wszystko podziałać troszkę, pozbierać tych kokosów, bo jak wiecie, nastanie noc i będzie... No właśnie, zbieramy te kokosy pierwsze, co mamy, co innego nam pozostaje. Bierzemy sobie deski, od razu zbieramy. No właśnie, crafting table, no to ja wiem, to są takie porady. Ta gra jest bardzo trudna. Naprawdę, jest trudniejsza od zwykłego Minecrafta. No i też to sterowanie pozostawia wiele do życzenia. Musimy nazbierać bardzo dużo kokosów, bo prawda jest taka, że jeżeli chodzi o same kokosy, to jest nam bardzo trudno przetrwać. I samymi kokosami to my się za bardzo nie najemy. Mamy 8, powinienem jeszcze więcej ich tutaj pozbierać. Potrzebujemy dość dużo wody, jedzenia i w ogóle wszystkiego. 11 kokosów to już jest lepsza liczba, pokaźniejsza. Pozbieramy sobie deski, zrobię szybko crafting table. Słuchajcie, żeby zrobić toporek, już to mogę w sumie uczynić teraz. Zróbmy crafting table. Jak najszybciej, żeby potem zrobić toporek, słuchajcie. Jeszcze weźmiemy sobie. No właśnie, pickaxe chcą, żebym stworzył, ale na początek toporek wydaje się nam odpowiedniejszy, o wiele ułatwi nam, słuchajcie, zdobywanie, niszczenie tych tutaj, tych roślin. Może coś wypadnie jeszcze, jest kolejny kokos. Się nam przyda. Może wypłyń do góry. Halo, gdzie ja jestem? Strasznie tutaj sterowanie nie jest takie fajne, jakby się mogło nam wydawać. Dobra, idziemy dalej. Dobra, przejdziemy sobie tutaj, są kolejne palmy. Warto, słuchajcie, nazbierać trochę tych rzeczy jeszcze, tych kokosów. No bo tak jak mówię, no będziemy na razie żyć tylko o kokosach. Szybko nam się tutaj gra ściemni. Szybko się noc zrobi i to będzie problem dla nas. Więc jak najszybciej tutaj ogarnąć trzeba to, czym się zajmiemy, prawda, pozyskiwaniem surowców. Dobra, zróbmy jeszcze troszkę. Dobra. Okej, mamy teraz ten. Otwórzmy crafting. Zróbmy parę desek. Desek zrobimy patyki. Postawmy, słuchajcie, tego. Crafting table przynajmniej na razie. Niech teraz mi to postawi, ten crafting table. Dobra. Otwórzmy go. Zrobimy sobie, słuchajcie, toporek od razu. Drewniany. Dobra, wyjdź z tego. Wyjdź z tego i kosimy te, słuchajcie, te drewno. Widzicie, o wiele szybciej to rąbiemy. Dzięki czemu nie będziemy mieli te surowce kolejne. Bardzo ładnie. Dużo desek się nam przyda. Z tym, że potrzebujemy to jeszcze postawić tutaj. Ja bym z chęcią to tutaj postawił. Weź ten piasek może. Dobra. Weź ten piasek i postawimy sobie kurka wodna, no tutaj. Dobra, do przodu, do góry. Halo. No tutaj sterowanie to jest straszne. Ale mimo wszystko proszę o kokosy. Jeszcze kokosów musimy nazbierać. No niestety, takie życie. Dobra. Teraz powinniśmy więcej tego pozbierać tutaj. O, bardzo dużo kokosów będzie. To nam ułatwi życie, bo jak pamiętacie z kolejnej, z mojej gry, Boże. Pamiętacie, mam nadzieję, że tak, z mojej ostatniej gry. Boże! Jedz to, jedz, słuchaj. No widzicie, już by było niewesoło. Więc zbieramy te kokosy, chodźcie tutaj do mnie. Jak najwięcej kokosów, bo będziemy musieli wyżyć właśnie o... Na razie przez kokosy, bardzo ich dużo tutaj będzie. Pozbieramy sobie ich i zrobimy domek, słuchajcie, na wysokości gdzieś, na jakimś podwyższeniu.
żeby nie zginąć. Patrzcie, bardzo dużo kokosów tu będzie. Na razie się na tym skoncentrujemy, na zbieraniu pożywienia. Mam nadzieję, że tak przetrwamy przynajmniej jeszcze troszkę, póki nie znajdziemy jakiegoś jedzenia takiego pożywniejszego. To tu już nie ma kokosów? Dobra, 12, chociaż tyle dobrze. Taka ilość mi pasuje, jakby nie było. Pięknie. Pozbierajmy to wszystko. Ile mamy? 20. Niech będzie. Dajmy na to, że wystarczy nam przynajmniej teraz to. Weźmiemy crafting table. Dobra. I teraz tak, pozbieram od razu sobie piasek. Pozwólcie mi to uczynić. Żebyśmy mieli jakieś surowce do konstrukcji. I ten piasek tu nie zawsze nam tutaj wyskakuje, z tego co widzę. Dobra, 5 star. Jak najwięcej, żebyśmy zrobili domek, słuchajcie, na wysokości. Myślę, że nawet na drzewie by się przydało nam coś takiego zrobić. Dobra. Słuchajcie, wchodzimy na ląd. To podwyższenie. Szybciutko. W głąb lądu pójdziemy. No wiem, że jesteście dobrym źródłem jedzonka, tylko że my potrzebujemy węgiel jeszcze do tego. A bez węgla to, słuchajcie, bieda. Okej, może tu będą jakieś jabłka. Zobaczmy. If I find nine leaves, I bet I could create a map of the area. Night leaves, serio? Zobaczymy. No tutaj same te roślinki wypadają. To nas akurat nie interesuje. To jest sama wyspa tutaj. Wysepka tylko. Podejdźmy do tej farmy bananów. Bananów, co ja mówię? Drzewa kokosowego. I ja bym na górze zrobił sobie miejsce do spania. Nawet to mogę zrobić z liści w sumie. Dobra. Dobra. Jestem na podwyższeniu. Zaraz tutaj przejdziemy sobie. Zaraz się noc zrobi i będzie bardzo trudno nam tutaj przejść. Dobra. Możemy tutaj wyjść. Ja się oczywiście cieszę z tego powodu. Zapełnijmy to jeszcze. Dobra, i będziemy spali tutaj wieczorem. Raczej mam nadzieję, że nikt nam tutaj nie wyjdzie. To by była bieda straszna, powiem szczerze. Mamy te kokosy. Możemy żyć sobie tutaj o kokosach. Je skonsumować. Troszkę jedzenia dzięki temu dostaniemy. Jest godzina 14 tak naprawdę, więc w sumie, jakby nie było, mógłbym tu zrobić takie, wiecie, o, coś takiego. Dobra. Takie schodki mini. Serio, aż tyle życia straciłem? O mój Boże, naprawdę? Naprawdę coś takiego się tutaj dzieje. Dobra, będę musiał takie schodki zrobić do nieba. Dobra. Okej, więcej piasku by się przydało, czyż nie? Tu na pewno tak wyjdziemy. Tutaj damy kolejne. I myślę. No tutaj już nie wyjdziemy. Żebym nie zginął w taki sposób, że słuchajcie, że jakby to powiedzieć, że spadnę i zginę i z wysokości, nie? To by był straszny problem dla nas. Oho. No jeszcze troszkę i jesteśmy w domu. Muszę to jakoś zabezpieczyć. Zrobimy tak. Tutaj usuniemy to. Ej, halo, no nie chcę tego. Dostaliśmy level. Niech będzie. Dobra. No i widzicie, tu będziemy już godzina 16, zaraz się ściemni. Mam mało. Nie wiem, czy mi się to uda, słuchajcie, przetrwać tutaj, no ale zobaczymy. Ci. Wow, halo, 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 halo. Halo, halo, nie o to mi chodziło. Halo, idźcie ode mnie. To musimy sobie wziąć, słuchajcie.
Dobra, teraz mi tu nikt nie wyskoczy, mam nadzieję. No i jesteśmy na górze. No jeżeli o to chodzi. Oj Boże, te kokosy mi będą tu spadały. Mam nadzieję, że nie. Dobra, mamy tu kolejny kokos, kolejne dwa. Może jakoś się uda tu przeżyć, słuchajcie. Na tej palmie. Dobra. 17 kokosów. No, to nie wróży nic dobrego, ale mimo wszystko nie powinno być tak źle, nie? Dobra, ułóżmy sobie tutaj. Dobra. No szybko się tutaj ta noc zrobi. To jest najgorsze dla nas. Mam nadzieję, że nikt nas tutaj nie będzie chciał zestrzelić, bo to by było coś niesamowicie złego dla nas. Dobra. Mam nadzieję, że nikt tutaj nie będzie czyhał na nas. No i mamy sobie domek, mamy te kokoski, więc w razie czego będziemy sobie je konsumować. Mam nadzieję, że nie stracę tyle życia przez to. No i zobaczymy. No zaraz będzie się ciemno, się zrobi. Julia, zagraj w Simsy. No słuchajcie, słuchaj moja droga, ja w Simsy grywałem. No na razie przestałem, ale myślę, że wrócę do Simsów. Matuj, znacie jakiegoś Minecrafta Multiplayer na tableta? Ojejku, ja nie znam. Wakacje, Robert, pozdrawiam cię, Gabriel, dzięki, Maksym również. Fajnie, fajnie, że jesteście. Quentin, Dragon Blood, Bolt, przepraszam. Jakub, o, dobra godzina na oglądanie twoich odcinków, wiesz? Godzina 20? My tak myślicie? No to fajnie, słuchajcie. To się cieszę. No jak widzicie, już jest 18. Tam jest pochodnia. Widzicie to? Ej. Tam jest pochodnia. Jak się nam uda, słuchajcie, przeżyć, wiecie, że z tą pochodnią dostaniemy dużo fajnych rzeczy. Bo tu jest crafting guide, jak widzicie. Można fajne rzeczy tutaj tworzyć. Przydałoby się nam jedzonko zrobić, dużo ryb i tak dalej. Mamy cobblestone, możemy stworzyć, ale cobblestone nam nie jest jakoś bardzo potrzebny. Ebon plank, tak. Titan arrow to nie bardzo. Crafting table mamy. Backpack by się też przydał, jakby nie było, ze skóry. No i pochodnie możemy stworzyć. I piecyk, furnace. No dobra. Furnace by się przydał, jakby nie było. Furnace'a byśmy zrobili, jedną pochodnię potrzebujemy do tego, więc sam raz. Węgiel by się też przydało nam zrobić. No ale czy się uda? Jest godzina 18. My tu przetrwamy. My tu, moi drodzy, przetrwamy? To jest pytanie. Za 100 punktów. I haven't saved my game in a long No time. I właśnie. better do it soon. Dzięki za przypomnienie. Zapiszemy sobie grę. Dobra, Super Master. Jest Minecraft na Wii U! Jest Minecraft na Wii U? Serio? Naprawdę? To ja nie wiedziałem, że na... Nie, nie ma Minecrafta na Wii U. Co wy gadacie? Co wy gadacie za głupoty? Może ja się... Uh-oh. It's getting dark and it's dangerous to be unprepared. No I should wiem. find shelter before it gets too late. No spokojnie, jesteśmy tutaj, nic się nam nie stanie. Spokojnie, jesteśmy na drzewie. Nic tu nie będzie źle. Na pewno się nic nie stanie. Godzina nam mija, będzie noc. Bro, JJ Rock Joker wrócił, a to słyszałem właśnie. Słyszałem! Amik, proszę, czy zrobiłbyś to dla mnie i nagrałbyś Transformice? Ale graliśmy, Amiki. Ja już jest pierwszy odcinek z Transformice, muszę nagrać drugi, kolejny. Także spokojnie. Margonem też trzeba nagrać. Dużo rzeczy trzeba nagrać. Bro, JJ Rock Joker wrócił. Fajnie, ja się cieszę, bo oglądałem go i bardzo, bardzo mi to odpowiada, że JJ Joker wrócił, moi kochani. Ciekawe pytanie teraz, czy my przetrwamy? Czy my przetrwamy tę noc? No widzę, że jest godzina 20, ale na razie się nic tutaj nie dzieje takiego. O, już są te bobosy. Już co mnie zjeść, ale nie ma. Moi drodzy, no nie ma, jestem na górze, nic mi tu nie zrobicie. Hehehehe. Tyle w temacie. Tyle w temacie, słuchajcie. Wie co, ale o im się oczyska świecą. A tam jest ta pochodnia, dobrze wiedzieć, ja się tam udam, możemy piec z niej zrobić. Zjemy troszkę jedzonka. Będziemy mieli więcej. Zwierzaki. Tylko, że słuchajcie, wybijemy wszystkie zwierzaki i będzie problem potem.
Będzie bardzo duży problem. Ale myślę, słuchajcie, że możemy zakończyć tę rozgrywkę. Ja sobie ją przejdę poza streamem, żeby był kolejny dzień, bo to długo się czeka. A niestety, no, tak to jest. Save game, zapiszmy sobie. A tymczasem ja się żegnam z wami. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa pa.